Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się z wami, Toastem. W kolejnym odcinku zagrajmy w Dark Souls 3. Jak pamiętacie, pod koniec poprzedniego zawalczyliśmy sobie z Jornym Gigantem i między innymi odblokowaliśmy po prostu nas Emma, potem jak pokonaliśmy Jorma, przeniosła na sam praktycznie początek gry. Nie wiem jeszcze po co, no poza tym, że spodziewam się bossa, jak tylko ogarniemy, co mamy robić. Zobaczmy, jak się te rozpisują. Jezu, patrzcie, oni mi nic nie robią. Czekaj, tak, nie mam tarczy. Też czekaj, bo... O, miecz jest rycerza Lotrik. Nieźle. I żar. Dobra. Dobra, możemy sobie wyknąć Zigbroj. Żeby mieć zdrowie. Coś na odnowienie fokusu? Chyba nie mam, niestety. A szkoda. Coś nie mam nic poza tą naszą flaszką, dlatego... Dobra, mam jeszcze to, no, ale to jest trochę za mocne, żeby to wykorzystać. No też tak dużo nie zużyłem, więc no co, tu już jak widać pomnożone sztaby, no i to wystarczy mi pewnie na wszystkie upgrade'y. A w sumie właśnie, mogłem kurde załatwić go tą kosą, to bym... A w ogóle patrz, to jest kosa łowcy żywotów. To jest kosa łowcy żywotów? A tutaj... Życie w deprywacji. Nie wiem, nie czaję, dlaczego to się nazywa tu inaczej i tam inaczej. Dziwne to jest strasznie. No ale dobrze. Zobaczmy w takim razie. Okej, nic nie kliknąłem, tylko podeszłem do tego posągu i się odpaliła kascenka. Okej. Super, drzwi zamykają się same z siebie. Nie ma żadnych powodów do obaw, nie? Tancerka z Mroźnej Doliny. Okej. Ciekawe. Zobaczmy, co to robi. Nieźle. No. Mroczne spę. Też nieźle. Ja. O! Złapała mnie. Czekaj, czy ją się kurde... Tam, może nie zbackstopować, tylko czy ją mogę... Kurde, chyba nie wiem. Blokować na pewno mogę, ale czy mogę ją kurde ten... Pewnie, żygnij sobie jeszcze eksplozją, czemu nie? Czy mogę ją... sparować? Zobaczmy, jak sobie na przykład zbezczeszczony płomień teraz. Okej, teraz na pewno ją zachwiałem. To jest sfera. Wszyscy co? Okej. Rok robię najwięcej. Okej, widzę, miała miecz ognia, teraz mam właśnie miecz lodu. Ja mam na szczęście czarny płomień. Ładnie ciebie. Ja nas tymi mieczami tutaj jak chwila. Jak kiaram trochę. Kolory się zgadzają. O! Okej, nie wiem tego lol. Padła? Padła, pięknie.
Rusza pancer. Dziedzic ognia zniszczony! Okej, okay, nie wiem, czy przy innych bossach było też, był też taki napis, ale... Tu teraz... No, nie widzę niestety... Achieve'a, pewnie był za nią. Mam nadzieję, że jak wejdę do gry po... połączeniu się z netem, to mi się Achieve zaliczy. No jak nie, no to trudno, to zdobędę go na nowej grze plus. Dobra, spalmy ognicho. Wróćmy do młotka. Dobra, czy ja chcę jakoś inne czary sobie dać? W sumie możemy te piromancje sobie zmienić na przykład na tą klingę błyskawic i ostrze mrocznego księżyca. Tarczy nie chcę. Dobra, niech będzie tak. Bo użyłam aktualnie broni, którą mogę zbuffować tymi zaklęciami, więc skoro Czemu nie? No bez żartów! A czemu nie mogę tego miecza zbuffić? Miecz rycerza z Lothric. Wysokiej jakości, prosty, stworzony do pchnięć, miecz z szacownych rycerzy Lothric. Rycerstwo Lothric miażdżyło niegdyś każdą wrogą siłę, która zagrażała ich wybrzeżom, wspierane przez oswojone smoki i gotowość. Okej. Okay. Anodachi mogę zbuffić? Tym mogę. Tym też. Dobra, to z Nodachi będziemy się bujali w takim razie. Mieśćmy misę. Opis czytałem w poprzednim odcinku, więc jeśli ktoś nie widział albo to skipnął, to tam zachęcam do sprawdzenia. Ciekawe zabezpieczenie. I zaskakująco szybko ta misa się wypełnia. Biorąc pod uwagę, jak mała ilość krwi faktycznie spływa z szyi tego posągu po tym mieczu. Okej, tym sposobem odblokowaliśmy sobie dalsze przejście. Jak dla mnie miodzio. Dobra, wspinamy się zatem. Zobaczmy, co przyjdzie nam teraz zwiedzać. Zamek Lothric, nice! Dobra, możemy iść w prawo, w lewo i przed siebie. Zobaczmy najpierw, co się kryje na prawo. Na prawo kryje się jedno wielkie nic. Na lewo jakieś przejście mamy. To jeszcze zobaczmy, co jest tutaj. Dwóch typiarzy. Takie ala... Taka ala krypta, powiedzmy. Nice! Idealnie wyczuty moment. Czego tu pilnował? Duszy przygnębionego rycerza. Tu jakaś winda. O, coś jeszcze zdropił. Dużo domów planitu i żar. Dobra. Co jest dalej? Kolejny rycerz i tu. Dobra, to jest jakiś healer, jak nic. To mi sugeruje ta jego toczka. Nie wyszło niestety. O tym bardziej. Ale też te wymiary się popadają na szczęście. Close. Do tyłu. Flaszka. Unik. Teraz go na bank. Dobra, bym mógł sobie zablokować jego walnicie tamtym mieczem, to bym się nawet śmiał. Oh, Jesus fucking Christ! No. Dawaj. Za późno. Ale oczywiście skupienie mi zeżarło.
Kurczę, w dupę sobie te tarcze wsadź. Teraz się zagadałem, sam ze sobą. Gotcha! Dobra. Może tylko właśnie, jak teraz... A nie, mamy tak na szafę robię, okej. Okay. Tak, musiałem mówić, że jak używam tego, próbuję używać tych krytyków, to lepiej, żeby mieć szafy tutaj ekwipowane, ale przecież go nie... Nie ściągnąłem go chyba od kilku odcinków. O, i ładnie, mamy ognisko. Też blisko siebie są te ogniska, jeśli mam być szczery. Okej, okay, tutaj mamy... widok z góry. I tutaj... A, i tu jest od razu zejście. Dobra, no skoro mamy ognicho odhaczone, to zobaczmy, co się dzieje, co się kryje z tamtej strony. Okej, okay, mamy typiarza. Tu. Tu mamy skrót. Pytanie tylko, kiedy go odblokujemy. Typiarz, martwy. Dusza zmęczonego wojaka. Wytestujmy ostrze mrocznego księżyca. Jak się będzie sprawdzało. O, ładnie, jeszcze patrzę. Nie było kolejnego. No, muszę zobaczyć, ile taki bug, ile mi odnawia ten szafir. Zobaczmy, teraz mam 323. To jest winda, ale rozumiem, się zjeżdża. Musimy zobaczyć, ile taki krytyk mi odnawia zdrowia. O! Będzie jeszcze niżej. Okej. Okay. Ogród zatraconego króla. Okej. Okay. Mamy to. Coś. Teraz nie wiem, co to jest, ale tego niestety nie jestem w stanie zachwiać. Fragment Estusa, lubię to. I skończył się buffik. Dobra. Tego nie jestem w stanie zachwiać w taki sposób, jaki bym chciał. Grudka detanitu. Ładnie. Jak na złość oczywiście nie mam sobie, nie mam żadnej piromancji, a to akurat się nie lubi z ogniem. Ale na szczęście mam bomby zapalające. Dobra, to jest chyba bezpieczne. No, jako taką. Zatruwa, ale bynajmniej nie jest to momentalna śmierć. Dobra, tego nie chciałem robić. To skoro ich tu jest. No, dobra, ale to... W tym mundaczy sobie z tym fajnie radzi. Po kilku takich bombeczkach. Bo trzy bomby i trzy ciosy i wystarczyło, żeby to coś zabić. Mostem i coś od niego. Dużo bombek klejnotu. Klejnot w bloku. Dobra. Akurat klejnotów mam do prawie maksimum. Spoko. Chcę użyć tego, tej kosy. Ty ślimak, kurwa. On to robi. Sam zamach sprawił, że uniknąłem jego ciosy. Podoba. Nie, kurde, nie kosty. Dawaj, dawaj. Dobra. Winga tutaj młotek. Wrócę. Zobaczmy, co jest z tej strony. Zobaczmy,
większą ilością podbiegów. Aż tak w sumie. Okay, widzę nawet ta kosa nie jest aż tak użyteczna, jak w tym wypadku, bo teraz się kosztuje. Co tylko troszeczkę zdrowia obniża. Azur. Set cieni. Czarna bomba zapalająca. Tutaj. Szwice ludzkiej sosy. Okej. Okay. Dobra, oczyśćmy się. Gdzie? Wróćmy do młota Boga Gromu. Okej. Okay. I tam na górę chyba nie wchodziłem. Tak mi się wydaje. Zobaczmy więc, co tam jest. To jest ta winda, którą bym tu przyjechał? Tak, chyba tak. Wyślimy od razu. Okej, okay, mogłem wejść na górę po typa i duszę, albo mogłem zjechać od razu. No, ta dusza nie była jakaś mega potrzebna, ale jak zgarnąłem, no to spoko. Co jest tutaj? Kolejna grudka tytanitu. A, jeszcze po grudkę mogłem też tam wejść. Kolejna żywica ludzkiej sosny. Właśnie, a propos, co ta żywica dawała, bo już chyba pamiętam. To dawało mrok, czy zatrucie? Był mrok. Tak. Nałóżmy ją sobie. Czemu nie? Co jest z tej strony? Deserter Hawkwood! Ciekawe. Hawkwood to jest chyba ten ziomek właśnie z kaplicy. Weź, bez jaj. Pewnie czarna bomba zapalająca na dwa razy by go zdjęła. Okay, tu jest ziomek. Teraz tu jesteśmy backstaba. Ile mam? 136. Weź mi skocz za niego! To jest było backstaba. Estos, już. Jeden. Dobra. Okej, 136. 151, czyli 15. 15 na jedną hakowankę zyskuję. Dzięki szafirowi. Oj, to jest zaś ten rycerz katedry. Kurde, coś tak. Wydawało mi się, że już gdzieś tego typa widziałem, nie? Ale nie kojarzyłem. Dobra, czy jak sobie tak lecie na tych backstabach albo ripostach, w sumie bym mógł. No to było totalnie za wcześnie. Ty też. Nie kosztuje taka riposta w ogóle. 150. Tu. Jak? Muszę przydać. Przyciąganie sobie z tym wygeruje, powinno go to fajnie jebnąć. O, okej, okay, jednak nie. Jednak nie. Dobra, to naelektryzujmy sobie broń. O, malafaka. Jezu, to jest inna rozmowa totalnie. Pierścień z magicznym kamieniem. Jezus, jak go złaszotowałem praktycznie tym. O, a nie, dobra. O kurde, to jest boss? Okej, tego się nie spodziewałem. Okej, czyli dlatego, dobra, jednego zyskałem Estusa, ale zyskałem jednego popielnego i jednego zwykłego. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Bo coś tu nie spodziewałem. You ignorant slaves. Finally taken notice, have you? Of the power of my beloved Ocelot, child
of dragons. Well, I will not give him up. For he is all that I have. Ej, kurwa, drugi boss w tym odcinku. Chciałem tego uniknąć w poprzednim, a sam sobie to zafundowałem w tym. Że dobra, fair enough, w poprzednim miałem tylko 20 sobie, ta banku i tam nie było. To co jest zatracony król? Ale że król Lotrik? Co? Okej, nie wiem, to nie zobaczy. Co? Przecież sobie kto wie, ile ta błyskawica tam jest. A, nie. Are you hiding from me? Come out. Come out. Don't be afraid. You were born a child of dragons. What could you possibly fear? Now. Now. Mine. Ocelot! What the fuck? So yes. Ja jestem z tym ocelotem. Jakby to dziecko by było, ale w sumie tego nie było. To? O, czekałem, bo świetnie. O, proszę, używa czarów kryształów. Nieźle. Dlaczego to się tak wolno kupuje? Właśnie, czy będę miał jakieś krwawienie? To wątpię. Nie wiem. Może się na błyskawicę przerzucę, bo to fajnie się... O, o, chyba nabiłem krwawienie. Widziałem takie... Nie, ciekawiłem je. Dobra, wstanę, wstanę. Okej, dobra, dziecko... Chyba, że przecież zabiłem przez przypadek, ale nie wiem, jak żyje. Rozumiem jego płacz. Chyba... Co się z nim stało? Co się... Jakiś mości nas spadł? Dusza zatraconego Oceirosa. I patrzcie, inaczej wygląda! No i okej, do tego oczywiście Hokut był tutaj... przyzwany. W sumie mogą się domyślić, że skoro jest tutaj... ktoś do przyzwania, to musi być boss niedaleko. Okej, nic więcej. Tylko taka oto arena. Okej. To jest palownicą w takim razie. To już przejście. To pytanie dokąd? Okej, są jakieś trupy. Faktyczne trupy. Nie takie, nie, to nie są trupy, które wiecie, udają trupy, a jak pójdziecie kawałek dalej, to nagle wam na plecy wejdą. Patrzcie, wtedy jest taki na wpół smoka przemieniony. Okej, co jest tutaj? Poza kolejnym trupem oczywiście. Gest, droga smoka. Okej, czyli pewnie ten gest jest potrzebny w Lochach i Rytylu, żeby dostać się na szczyt arcysmoków. I zwykła skrzynka, o dziwo. Okej. Okay. Łuska z tytanitu jedna. Już będzie. I jakby co, to tyle? Nic więcej? Dobra. Intrygujące. Kurde, otwieranie drzwi było tak, jakby za chwilę ma wyjść do jakiejś totalnie nowej lokacji, nie? Znaczy, w sumie dobra, fair enough. Pośrednio to w sumie to zrobię, no bo dzięki temu gestowi właśnie odblokowałem sobie dojście do szczytu arcysmoków, no ale myślałem, że tu będzie coś więcej do zrobienia. Dobra, to na koniec wydajmy jeszcze duszę w kaplicy. Tylko oczywiście, zanim je wydamy, to sprawdzimy sobie opisy. Co
mogę stąd, po prostu jeden film, czy tam, czy tu. Najpierw dusza tancerki. Pontifex Sullivan podarował tnący po dwakroć miecz dalekiej krewnej rodziny królewskiej, nakazując jej służbę w roli tancerki, a następnie przepatrywacza, co właściwie równa się wygnaniu. Okej, okay. I dusza zatraconego Oceirosa. Dusza Oceirosa zatraconego króla. Oceiros oszalał, próbując ujarzmić swą królewską krew dla wyższej idei. Dotarł w ten sposób do heretyków z wielkich archiwów, gdzie poznał podłą wiarę w Sefa Bezłuskiego. Czyli dlatego miał używać czarów kryształów, dzięki znajomości jakiejś tam techniki Sefa. Aha, tak, so. Okej. Aha, most important. Dobra, on ciągle gada to samo. Myślałem, że jak już zabiłem kolejnego władcę, to powie coś innego, no ale niestety nie. Zobaczmy, kryształowy mędrzec. Dusza zatraconego Oceirosa. Dech białego smoka. To jest... O właśnie, daje moc kryształowego oddechu Sefa Bezłuskiego. Zaklęcie oszalałego króla Oceirosa. No nie do końca, jest to zaklęcie Logana. Daje moc kryształowego oddechu Sefa Bezłuskiego. Zionięcie kryształem pozwala przebijać wrogów. Badania Sefa najwyraźniej poruszyły czułą strunę starego wielkiego kapelusza, który z wściekłości stworzył bokie dzieła, takie... Bokie? Chyba boskie dzieła, takie jak te. Z pewnością pouczyło to Oceirosa. Coś jeszcze? Tutaj dusza tancerki. Kojące światło słońca. Specjalny cud, którym obdarowywane są dziewoje na służbie księżniczki słońca. Przywraca duże ilości zdrowia rzucającemu i osobom w okolicy. Tylko to właśnie przywraca od razu, a dusza, znaczy, a szczodre światło słońca przywraca z czasem. Cuda Gwyn Vir, wielbione przez wszystkich księżniczki, spłynęły swego czasu na całe rzesze wojowników w potrzebie. Dobra, idziemy dalej. Wielki miecz blasku księżyca. Ikoniczna broń. Chyba w każdej grze From Software pojawia się coś związanego z księżycem. Nie pamiętam, czy w Sekiro się pojawiła taka broń, ale technika chyba jakaś taka była. Chociaż nie wiem, kto wie, może na przykład właśnie ostrze śmiertelności jest nawiązaniem. Tylko nie jest... Tylko... Tak, bo każda z tych broni księżyca jest tak jakby bronią smoczą, nie? Więc kto wie. O smoczą bądź legendarną. A w sumie... Ostrze śmiertelności jest bronią legendarną i kojarzy się ze smokiem. Niekoniecznie z księżycem, ale ze smokiem już tak. Więc dobrze. Wielki miecz blasku księżyca. Legendarna broń kojarzona z Sefem Bezłuskim. Ładuj silny atak do granic możliwości, by miotać księżycowymi falami. Oceiros zatracony król poświęcił się bez reszty poszukiwaniom księżycowego blasku, lecz ostatecznie nigdy nie było mu danego ujrzeć. I wir księżycowego blasku, wykonujesz zamach i pchnięcie mieczem, by wyzwolić strumień księżycowej mocy. O, i tak sądziłem, że to będzie to. Zaklęte miecze tancerki. Co? A, bo tego nie kupiłem, dobra. Już myślałem, że mam trzy. No, bo nie kupiłem tej jednej. Zobaczmy. Zaklęte miecze tancerki. Para zaklętych mieczy podarowanych przez pontyfika Sullivana tancerce z Wrośnej Doliny. Symbolizują one przysięgę tancerki. Prawe ostrze jest zaklęte magią, a lewe ogniem, stanowiąc odbicie pontyfika. Taneczny powa wyzwala furię obydwu ostrzy w tanecznym piruecie, który trwa przedłużonymi silnymi atakami, póki nie zabraknie energii. Okej. Okay. Now. Do not be away over. No. Strasznie żałuję właśnie, że nie ma jakiejś animacji, właśnie z tworzenia tych zaklęć albo wyciągania tych broni z tego pieca, bo aż by się prosiło. Zobaczmy teraz. Wielki miecz blasku księżyca. No jest, kurde, mniejszy niż ten z jedynki. Boże, z jedynki, z dwójki, w jeden z tego nawet nie widziałem. No, bynajmniej nie w swojej serii, ani nawet później, bo niestety ten miecz właśnie w jedynce ma taki dość jeden bolesny dla mnie kniw, że jeśli chcemy go zdobyć, to musimy za pierwszym razem go zdobyć. Za pierwszym podejściem do gry. Ładny. Bo dalej niestety jest to niemożliwe przy kolejnych podejściach. Nie wiem, kto na to wpadł, no ale... No niestety, tak jest. Wolałbym, żeby było inaczej, no ale na to niestety nie ma wpływu. Wytestujmy teraz te bronie, tylko... Już może... Gdzie indziej. Właśnie może na przykład... A, i to się w ogóle do wysokiej ściany Lothric liczył, ten ogry Oceirosa, ciekawe. Tutaj właśnie, w zamku sobie wytestujmy.
choć jeszcze w samym ogrodzie mamy co nieco do zrobienia. Na przykład mamy do sprawdzenia te jedno przejście. Ze skrótem, w sensie, gdzie to mnie prowadzi. No ale najpierw broń. Ataki oczywiście jak wielkim mieczem. I teraz specjal. Okej, okay, tu jest tylko pchnięcia. I to kosztuje energii, na skupienia. 3, 9, 6. Hmm. 18 punktów. Okej. Okay. Tu. A, te pod... oboma. Aj, patrzcie tutaj. Dźgnięcie kosztuje mnie skupienie. A to machnięcie kosztuje mnie trwałość broni. Nieźle. Naprawdę nieźle. Podwójnie wykorzystane, bo na przykład w dwójce też mogłem używać i pchnięcia nie na końcu, ale takiego cięcia w pionie i w poziomie, tylko wiadomo jak jest w dwójce. W dwójce specjale oręża niestety zużywają trwałość ów oręża, co mnie niestety w dwójce właśnie skłoniło do nieużywania praktycznie w ogóle specjali broni. Rzadko je używałem, jeśli w ogóle. Ten puzzle jeszcze mi nie przeczytałem opisu. Ulubiona broń szpiegów z krain wschodu. Zadane tymi ostrzami ramy bardzo trudno się goją. Przy oboręcznym użytku każda broń jest ulubiona w szpony i cięcie ze skoku to już znamy. Zaklęty miecze tancerki. Zobaczmy tutaj. Tak, to jest zakrzywiony mieczyk. Dla nas oczywiście interesuje tylko właśnie specjal. Okej, okay, silny. To jest po prostu machnięcie. Aha, czyli to jest, kurde, cały specjal. Takie obrót i cięcie dwoma. Mogę ten po prostu spalić, póki mam energię. 300. Jeden obrót kosztuje 6 punktów. Jakieś mega silne to nie jest. Wiesz, osobiście jakoś mega nie pociąga. A właśnie, a propos, ten set cienia jeszcze muszę odrobić opis. Zobaczmy. Maska cieni. Nogawice. Okej, okay, jedna to samo widzę. Więc niech będzie. Szaty cieni. Czarne materiałowe szaty używane przez szpiegów jednej ze wschodnich krain. Zapewniają mobilność kosztem obniżonej obrony. Nieżyjącego już monarcha Oceirosa tak bardzo urzekła smocza potęga, że zaczęto go zwać zatraconym królem. Wielu zabójców wyruszyłoby go wyeliminować, lecz nie powrócił żaden. No, aktualnie nieżyjącego. Więc pytanie, czy, bo to chyba ma wpływ na to, czy go za... Dobra, wątpię, że opis ma wpływ na to, że czy go zabijemy, czy nie, ale... No, według mnie powinien mieć. Dobra, tutaj wróćmy do Adachi. Dobra, kup przedmiot i zobaczmy, czy jest coś nowego w zbrojach. Mamy set tancerki z Mroźnej Doliny. Kupujemy zatem. I to wszystko widzę, no to go obczajmy. Korona. Ok, korona ma osobny opis, a reszta to samo. Korona tancerki. Korona noszona przez tancerkę z Mroźnej Doliny. Powiada się, że migotliwie przypominający zorze Velon pochodzi od starodawnych bogów i mają prawo go nosić wyłącznie członkowie dawnej królewskiej rodziny. Czarne oczy pontyfika sprawiły ostatecznie, że tancerka zmieniła się w potworną bestię, a pancerz zespolił się z jej skórą. Okej, okay, czyli pewnie... używała prawego i lewego oka pontyfika, tych dwóch pierścieni i finalnie stała się tym, o czym się stała. Dzięki czemu mogliśmy ją zabić. Ale nic poza tym. Nawet nie będę tego setu sprawdzał, bo jest oczywiste, że będzie gorszy. Tutaj tarczę mogę schować. To jeszcze sobie zostawię. Światło sobie odłożę. To jest dobre do koopa. Dla mnie tak średnio. Ten dek białego smoka sobie chyba dam zamiast tej włóczni. Bo już włóczniak mam mieć, to wolę mieć kryształową, ale tej póki co jeszcze nie udało mi się nigdzie znaleźć. Dobra, miecz
ten możemy zostawić. Tych sobie z chęcią go sobie ulepszę i potestuję. Reszta do schowania. Ten miał w ogóle łuk schować już jeszcze przed tym odcinkiem. Pochodnia, tarcza z herbem zostają. Tutaj resety do tego. Czekaj. Rękawice katedry wracają. Myślę, że jedziemy, to jest też to, co masz. A, i ten pierścień jeszcze. Pierścień z magicznym kamieniem. Zwiększa absorpcję obrażeń magicznych. Rycerskie kamienie stanowią symbole prawdziwych rycerzy, a niebieskimi obdarowuje się strażników królewskiego pałacu. Zwiększam redukcję obrażeń magicznych. Okej, no nie potrzebuję tego. Mogę to schować. Muszę sobie sprawdzić właśnie, czy ta kosa będzie lepsza z tym pierścieniem w końcu. Bo używam jej cały czas, ale może właśnie w zły sposób. Tutaj rubin. Ten rubin myślę sobie właśnie wymienię zamiast tego, bo życie mnie aż tak nie boli za te krytyki. Nawet nie wiem, ile mi to odnawia. A ten pierścień, po prostu bardziej mnie interesuje tylko opcja tego szafiru niż tego rubinu. Więc z chęcią będę sobie zmieniał ten pierścionek. Ale patrzcie, kurde, kolekcja pierścieni już nawet sporama. Ciekawe tylko, czy są inne, na przykład szponiaste pierścienie. Mają póki co magię i mrok. W dwójce jeszcze znalazłem chyba szponiasty pierścień błyskawic i nie wiem, czy nie jest szponiasty pierścień na przykład... Ognia na pewno nie znalazłem, trutki, klątwy też nie. Nie wiem, czy krwawienia nie znalazłem. Ale tego nie jestem pewny, musiałbym teraz sobie odpalić konsolę. A tego mi się nie chce robić póki co. Dobrze. Porządki porobione. Bronie i zaklęcia Urudlefa wytworzone. Więc w następnym odcinku sprawdzimy sobie, dokąd prowadzi ta winda od Oceirosa. Jeśli prowadzi w nowe miejsce, lepiej. Jeśli do tego skrótu, no to też dobrze, bo go odblokujemy i będziemy mogli się cofnąć od razu do tamtego ogniska przy Lothric, z tego bądź po prostu tam przejdę, ale raczej się cofnę z tego ogniska. No i będziemy dalej zwiedzać zamek. Myślę, że szczyt arcysmoków zostawimy sobie na później. Tak samo jak jeszcze nie przeeksplorowany, totalnie malowany świat. Ale mówię, dopiero jak zdobędę tego popiół ostatniego władcy, czyli już będę miał ten endgame, to wtedy zajmę się dodatkami. Tylko oczywiście popiołów od razu wszystkich nie ustawimy. Jak tylko zdobędę ostatnie, to już na sam koniec gry dopiero. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy w Dark Souls 3. Cześć!